Cześć, tu Chłopik na gospodarstwie. W dzisiejszym odcinku pokażę nową zgrabiarkę. Kolej trzeci nasz nowy sprzęt na gospodarstwie. Ale najpierw, jak widzicie, prowadzę stado na kolejne pastwisko. Także zapraszam na dzisiejszy odcinek. To jest, jak widać, zbudowany przez nas mostek. W tych krzakach tak, aby bydło mogło wtedy swobodnie tutaj przez ten rów przechodzić. No to co? Czas start, ruszaj. Powoli! Spokojnie! Wszystkie przejdą! Dalej cielaki, dalej! Dalej cielaki! No! Dalej, dalej. No i patrz, i jeden, co? Dalej, dalej. No. Tak, to jest taki nieduży teren, dosyć dobrze zakrzaczony. Jak widzicie, tutaj też jest nawet już postawiona jedna beczka. Zaraz przyjadą kolejne dwie, bo jesteś... Dzisiaj jest piątek, jesteśmy przed weekendem. To tak, żeby tutaj nie trzeba było dużo robić. Przy bydle to trzeba trzy beczki przywieźć i na weekend będzie na pewno spokój. Tutaj taki teren, jak mówię, 1,5 hektara, ale dodatkowo pójdę, otworzę im bramę. Wydzieliłem taki kawałeczek jeszcze 2-hektarowy trawy. Ale szczęśliwe. I jeszcze pan byk. Idziesz, idziesz, idziesz. Obecnie znajdujemy się na kawałku 7-hektarowym, gdzie w ubiegłym roku była tutaj posiana lucerna. Obecnie mamy tutaj skoszone 3,5 hektara i robimy siano-kiszonkę. I w tym momencie pokażę wam sprzęt, który u nas grabi. Nowy sprzęt na gospodarstwie, ten trzeci sprzęt. Mianowicie grabiarkę firmy Pronar. Grabiarka firmy Pronar ZKP 460T. Wcześniej mieliśmy grabiarkę, to taka była typowo polska, jak ona się nazywała? Taka, wicherek jest. Taki ten wicherek, co nie? No musieliśmy wymienić ze względu na to, że no, sprzęt stary, a poza tym tutaj o, widać fajnie. Te grabie, te pręty po prostu zgrabiają wszystko, absolutnie wszystko. Tutaj wyrzucają, uderzając o tą plandekę i to tutaj zostawię. Natomiast ten wicherek to tam jednak zostawiał dużo, zwłaszcza jak
Jak było grubo, to jeszcze spoko, ale jak gdzieś było cienko tej lucerny, to po prostu wszystko praktycznie było zostawiane, bo ten wicherek no nie miał jak tego grabić. Jeszcze z sianem to spoko, ale jak tutaj była tak, jak wjeżdżaliśmy na lucerny, to jednak dużo zostawało. Teraz jak widać, no po prostu grabi wszystko, absolutnie wszystko. Fajnie to wygląda, jest wtedy, pole jest czyste i lucerna może od nowa odrastać. No, konstrukcja fajna, bardzo nam się podoba praca tym sprzętem. Specjalnie podłączony pod 60. Natomiast myśleliśmy na początku, że jest od razu na samym starcie awaria. Tam znajduje się siłownik, który na czas transportu, powiedzmy z pola na pole, powinien tą grabiarkę podnieść. No i myśleliśmy, że tutaj ten siłownik jest walnięty. On się znajduje tutaj i się okazało jednak, że mamy problem z 60, bo no nie wiem, nie ma mocy, żeby podnieść tą grabiarkę. Podjeżdżaliśmy na przykład fartrakiem, nie było żadnego problemu, od razu cyk do góry. Tutaj akurat był olej, pompa, wymieniane simmeringi były nowe, także te ramiona są w stanie podnieść spokojnie 700 kg, bo tyle było podnoszone. Natomiast wyjścia tutaj te hydrauliczne, no kurczę, nie mają mocy. Jeżeli ktoś z Was sam jest dobrym mechanikiem, znaczy na 60, możecie w komentarzu podpowiedzieć, co to może być, bo my podejrzewamy, że tu gdzieś jest jakiś... zawór w środku. Jest jakiś zawór, tak? Że jest zawór w środku, który to reguluje, tylko to trzeba wtedy tu wszystko, całość to rozebrać, ten plecak ściągnąć, no i gdzieś na jakąś konkretną firmę podjechać, co nie, żeby to... Trzeba byłoby, żeby był zegar, nie? To by podłączył pod tu, wiesz? Tu by podłączył i sprawdził ciśnienie. Aha, najpierw sprawdził, czy ciśnienie jest dobre. No, no i tego. No ale no raczej, że jest gdzieś obiekt, nie ma, nie wytwarza ciśnienia olej, nie? Mhm. Że po prostu tu jest lżej, a tam musi podnieść większość. Bo nie? Tu idzie olej, najpierw dochodzi do tego siłowniczka i ten siłowniczek jeszcze drgnie, jeszcze ruszy, ale tam już nie ma siły. No bo jest większe obciążenie, no i olej jest po prostu się bez ciśnienia jest, nie? Mhm. On powinien tu naprężyć, nie z tego. No bo jak się tego nie podnosi, no to jest problem przejechać nawet kawałeczek gdzieś drogą, to te pręty po prostu tutaj gdzieś haczą, nie chcielibyśmy tego szybko połamać, bo to nowe i trochę tego szkoda. Na czas transportu, to też się podnosi jedno i drugie, a jeżeli chcielibyśmy tutaj gdzieś jechać dalej drogą, to każdy z tych elementów tutaj można to spokojnie odłączyć. Tutaj na te dziury się to montuje i można jechać wtedy po drogach, asfaltem. A tak to jestem zachwycony z tego sprzętu. I szybciej idzie, i zdecydowanie szybciej. My tu jesteśmy na drugim wałku. Zichu, zrobiłeś już kolejnych 3, 4, 4 już, co nie? No. Także czeka nas jeszcze coś, zobaczenie z tą 60, a tak to robimy lucernę. Mnóstwo tej będzie lucerni, będzie jej tyle, że zastanawiam się, czy nie tego. Nie wystawić coś na ten, na internet i nie posprzedawać trochę tego, bo będzie tego, u nas będzie tego bardzo dużo. Co za odpoczynek? No chwilę. Odpoczynek, bo Michał stwierdził, że za szybko jeżdżę. Tam nigdy. Nie, Andrzeju, wiesz co chciałem? Przełącz mu na małe. Nie, no, ze trójką, patrz, ale patrz, my nawet drugiego wałka nie zrobiliśmy, a tu już Zichu to zaraz będzie miał tutaj skończone. Frunie się po prostu. Słuchaj, długie pole, ale tak trójką jeżdżę, bo nie dobiją. Widziałem tam jak pojechałem pierwszym wałkiem, to mnie zostawiał. No. Po prostu wiesz, pręty są miękkie i jest grubo, no wie, ale i poddaje. Ja rozumiem, ale twarde nie mogą być, bo pękały. Nie, no ja wiem, Andrzej, ale widzisz, lucerna jest... Ty. O, ten luźny tutaj. Ten luźny? No, faktycznie. Trzeba będzie masz klucz tutaj? Ja nie mam, ale ty masz. Ale tym na czandowym tutaj nie wejdziesz. No. Ale od spodu wejdzie, Andrzej. Od spodu. Tu przytrzymać? Co, 19? Ale to dwa trzy. No ja mam. Ja mam jedną. Andrzej, Michał ma. A, w tym dużym, tam. W ciągniku, no. Lepiej, bo można wiesz, to dobrze, że to kontrujące, to oni się nie odkręcą. Jakby nie była, to już by może by leciało. No. I tyle na dzisiaj. Tak wygląda nasz sprzęt grabiący. I to jest trzeci sprzęt kupiony w tym roku. Więcej zakupów nie planujemy. To wszystko jest kupione w programie modernizacji gospodarstw, które są położone na terenach Natura 2000, bo mam tam
chyba 12 hektarów na takim terenie, także udało się to. Niestety, co się dowiedzieliśmy już po podpisaniu umowy, bo tam na tej umowie jest podpisane, napisane, że dopiero wnioski o oddanie tych 50% za te maszyny można składać dopiero od stycznia przyszłego roku. Także no, musiałem to jednak te maszyny sobie skredytować, żeby nie stawiać się pod w takiej sytuacji, że może być na styk, a może mi gotówki zabraknąć. Także jest to skredytowane, ale myślę, że w przyszłym roku już będzie to spłacone. Także tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten sprzęt. Nam się bardzo podoba, robi taką robotę. Oby nam służył jak najdłużej. Także tyle na dzisiaj. Pozdrawiamy Was i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!